Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Opowiemy sobie dzisiaj coś o zestawie uklejowym, żeby taki zestaw był pancerny, żeby wytrzymywał duże przeciążenia. 500 ryb w ciągu zawodów, trzeba go solidnie zbudować, trzeba zwrócić uwagę na niuanse. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasz zestaw będzie skuteczny, więc zaczynamy. Mam zestawik już rozłożony na bacie. Jest to bat 4-metrowy. Opowiemy sobie teraz coś o budowie zestawu. Zanim to zrobimy, zwróćcie uwagę, co robię. Mam zestaw rozłożony na bacie i teraz najważniejsza rzecz, której wiele osób nie robi. Trzeba rozprostować żyłkę. Ona ma zagięcia po drabince i taki zestaw może się plątać. Żeby zwiększyć jego skuteczność, trzeba rozciągnąć i rozprostować żyłkę. Naprawdę jest to bardzo ważne, a wiele osób tego nie robi. Bierzemy żyłkę w palce z wyczuciem, żeby jej nie przegrzać, żeby jej nie skręcić. Rozprostowujemy żyłkę, całą długość zestawu. Jest to mega ważne. Wiem, że żyłki nie widać, ale ściskam ją w palcach i ją rozprostowuję. Jest to mega ważne, żeby zestaw później nam się nie plątał. Rozprostowuję go, rozprostowuję, dojeżdżam do spławika i dalej. Mam rozprostowany zestaw łącznie z przyponem. Mega ważna rzecz i później nam się ten taki zestaw nie będzie plątał. Żyłka jest rozprostowana, naciągnięta, taki zestaw wytrzyma znacznie więcej. Teraz powiedzmy sobie coś o budowie zestawu. Mamy tutaj przypon, może go nie widać, ale tu się kończy na śrucinie. Ja stosuję przypony 10-centymetrowe. Są optymalne, krótkie, nie plączą się, fajnie sygnalizują branie. Fajny jest taki właśnie przypon 10-centymetrowy i wiadomo, go przechowujemy. On się nie może też załamywać. On musi być prosty, naciągnięty w pudełku. Haczyk numer 18 z długim trzonkiem. Jest to bardzo ważne, żeby szybko rybki wyczepiać. Tutaj akurat nie mam zabezpieczenia z kulki. Się robi tutaj zabezpieczenie z kulki ze skleju dwuskładnikowego lub z izolacji na kabel, żeby po prostu pinka nie osuwała się na żyłkę. Jest to bardzo ważne, żeby nie tracić czasu. Ja w tym wypadku, nie wiem czy to będzie widoczne, zostawiłem taki dłuższy fragment żyłki, ten końcowy, około 4 mm, żeby też przez tą żyłkę nie przesuwała mi się pinka na przypon. Jest to bardzo ważne, żeby nie tracić czasu. Dalej mamy śrucinkę sygnalizacyjną i dosłownie 15 cm wyżej obciążenie główne składające się z kilkunastu śrucin. I teraz, co jest ważne w śrucinach? Zwróćcie uwagę, jakie te śruciny są czarne. Trzeba te śruciny pomalować pisakiem. Wierzcie lub nie, markerem wodoodpornym. Wierzcie lub nie, ale ukleje potrafią skubać śruciny. Mamy często takie puste, mocne brania. Zacinamy nic. To jest niemożliwe, żeby nie zaciąć ryby. Wtedy właśnie ukleje skubią śruciny. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rozpraszać ryby. Naprawdę warto to zrobić i śruciny przemalować, żeby nie korciły ryb do brania. Jedziemy dalej. Mamy spławiczek. Tutaj kil też jest pomalowany na czarno. Taki kil też może płoszyć ryby, dodatkowo na małym gruncie, dodatkowo też może być skubany. Żeby temu zapobiec, wszystkie elementy w zestawie uklejowym powinny być matowe. Zdarza się też, że na Wiśle małe klenie czy jaziaki, takie 10-centymetrowe, potrafią nawet skubać czerwoną antenkę. Też wtedy tutaj ten fragment można przymalować. Naprawdę takie rzeczy się zdarzają. A wszystkie brania, które nie wyciągają rybki, są stratą czasu. A wiemy, o co chodzi w uklejach, jest to czysta matematyka. Trzeba po prostu złowić ryb jak najwięcej w określonym czasie. W ten sposób to powinno być wyglądać. Trzonek, haczyk z długim trzonkiem, 10-centymetrowy przypon, śrucinka sygnalizacyjna pomalowana na czarno, obciążenie główne pomalowane na czarno i spławiczek. I teraz tutaj mam około gruntu, ile to będzie? 40 cm. Żeby selekcjonować ryby, najlepszym sposobem jest po prostu zwiększenie gruntu. Najszybszym sposobem. Taki optymalny grunt to jest pół metra, ale gdy już zrobimy grunt około 70 cm, już możemy łowić rybki znacznie większe. Tuż pod powierzchnią najczęściej są rybki około 10-15 gram. Niżej nawet mogą być to ukleje 25-gramowe. To już jest naprawdę fajna ryba. Szybko można nią zbudować wynik. Jest to bardzo ważne. I teraz jeszcze mega ważna rzecz. Zwróćcie uwagę. Tutaj musi kończyć zestaw, a tutaj dopiero jest koniec wędki. Jest to około 40 cm. Dlaczego? Wiele osób robi zestaw do końca. Jest to naprawdę duży błąd, bo ponieważ gdy rybka waży 20 gram, ona po ugięciu szczytówki wyląduje gdzieś tutaj. Ją tutaj trudno złapać, ciężko nad nią zapanować. A gdy tutaj trzymamy wędkę,
ta ukleja zawsze będzie nam wpadała do drugiej ręki. Jest to optymalne, wtedy szybciej i skuteczniej łowimy. Dodatkowo wiele osób ma tak zbudowany zestaw, że trzyma dosłownie za sam koniec. Nie jest nadgarstek podparty. Myśli ktoś, że to są małe rybki i tak dalej, ale gdy wykonujemy setki rzutów na godzinę, ten nadgarstek potrafi się męczyć i nasza skuteczność spada. Ten nadgarstek musi być podparty. Zapieram go w ten sposób. Zobaczcie, tu się kończy teraz zestaw. Tą ręką trzymam bata, a drugą tutaj łapię rybę. Ona wprost mi wpada do ręki. Nie jest gdzieś tutaj, gdzieś poza wędką, luźno, daleko. Nie mogę nad nią zapanować, tylko mi wpada wprost do drugiej ręki. Tutaj mam podparty nadgarstek i mogę spokojnie sobie operować kijem przez wiele godzin, nie męczę tej ręki. Gdy trzymamy kij tutaj, a ukuleja gdzieś nam tutaj wędruje, gdzieś daleko, za wędką, naprawdę ciężko na tym zapanować i mamy zmęczone ręce. Naprawdę coś takiego to jest skuteczna, najskuteczniejsza opcja. Tak to powinno wyglądać. Czyli po rozłożeniu zestawu rozprostowujemy żyłkę, mamy malowane śruciny, haczyk z długim trzonkiem. Tak to powinno właśnie wyglądać. Mam nadzieję, że tym filmem komuś pomogłem. Dajcie łapkę w górę. Do zobaczyska w kolejnych filmach. Siemanko, cześć!